fundusze spójności, które stanowią podwaliny regionalnego programu operacyjnego, które są wydawane w regionie, genezę swoje mają w traktacie z Maastricht i są przeznaczone dla regionów, których PKB per capita nie osiąga średniej 90% w Unii Europejskiej. Są to pieniądze dedykowane dla tych regionów Unii Europejskiej, które są biedne, po to, żeby się szybciej rozwijały i szybciej mogły dogonić Unię Europejską. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że Opolszczyzna, mimo że jest szóstym od końca regionem z PKB per capita, dostaje 20% mniej w ramach regionalnego programu operacyjnego. Dodatkowo Opolszczyzna nie dostanie pieniędzy na uczciwą transformację, które to dostaną czempiony, tak jak Dolny Śląsk czy Śląsk. I po trzecie, Opolszczyzna, mimo że jest szósta od końca pod względem PKB per capita, nie dostanie pieniędzy z programu Polski Wschodniej, a te pieniądze trafią do województwa mazowieckiego bez Warszawy, które jest zdecydowanie bogatszym regionem od Opolszczyzny. I to tak jak z leczeniem pacjenta. Nie wystarczy dać trochę lekarstw. Trzeba dać wystarczającą dużą ilość lekarstw, żeby pacjenta wyleczyć. Tak dzisiaj Opolszczyzna potrzebuje zdecydowanie więcej środków unijnych po to, żeby się rozwijać i żeby chociażby nadążała z rozwojem PKB w Polsce, ponieważ PKB w Polsce per capita rozwija się zdecydowanie szybciej niż PKB per capita na Opolszczyźnie.